Hejcie, Szymanko, witamy was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Dying Light, w odcinku pewnym przemocy, emocji, złych uczuć Wojtka i niepożądanego humoru. Czemu kłócasz nad blachą? No jakby, schowaj się jeszcze raz, dobra? Będę udawał, że cię nie było. Dobra, wiem, że to głupie, bo 3, 4, szukam, gdzie może być Wojtek, tu... Nie ma mnie tutaj. Dobra, witamy was bardzo serdecznie oczywiście, to już odcinek numer kolejny, chyba 11 z tego co kojarzę. 11. Tak. Po tym co się działo widzieliście na kanale u Wojtka, jeżeli nie, no to zapraszam do linku w opisie. No więc po tym małej wpadce witamy was raz jeszcze. Naszym obecnym zadaniem jest znaleźć ludzi, którzy pomogą nam się dostać do sektora 0. Wojtek, to brzmi niebezpiecznie, ten sektor 0, nie uważasz? Jak strefa 51. No właśnie, też na to wpadłem. Okej, nie gadajmy, po prostu idźmy. Czekaj. Wojtek, azymut 15. Co do diabła stało się w tym budynku? Rambo wchodzi na dzielnicę, dajcie mi ich. Jezus, myślałem, że jesteś takim dużym, obleśnym dziwolągiem. Wojtek, dzida. Wojtek, ktoś tu jest. Duży. Kto go zabije, ten wygrywa. Jaki szybki jest, ty! Ej, ja ich tak lubię kasować, ty. Tego, tego dużego? No, dostał strzał w głowę i padł, od razu. Ej, mam taką możliwość, użyj kamuflażu. Teraz, aha, bo się zaraziłem się, no jestem... Z tego kanału. Ale jestem inteligentny, użyłem kamuflażu z zombiaka i zaraziłem się krwią. Jak to zrobić? Mam taką umiejętność, wiesz, w zwinności chyba. Czekaj, zaatakuję mnie, zostaw, czekaj. Nie bij Wojtek, to koleżanka jest. Dobra, widzi mnie? Nieważne. Kamuflaż nie działa. Przepraszam, Wojtek. Coś ty mu zrobił tam, że on tak odleciał? Robił boom. Jakiś dobry towar, bo miał fajny odlot. Dobra. Piotrek? Krzyczysz? Nie wiem, gdzie jesteś. AAAAAAA! Dzięki, stary. Gnij, tam na ziemię. Dobra, Wojtek, bo tu amunicja. Właśnie też nie zauważyłem, żeby ktokolwiek nam tutaj wołał o pomoc. Odcięłem jej głowę. Dobra, chodź, bo one to będą przebiegać bez przerwy. Dobra, chodź do tej strefy zero. Tak, dokładnie, no. A, i tu się nie wskoczy. Coś mnie goni, Wojtuś. Ja się trochę obawiam. Jakie osoby gonią? Wow! Piotrek, miałeś uciekać. Czekaj, bo coś tu mnie bije z boku. Aha, to one cię rzucały, ale to gnidy wredne są. Dostały ode mnie nożem. Jak się leczyło? Aha, już widzę. I tak, co robisz? Bawi się. Słyszę właśnie, tylko z kim? Dobra, chodź do zero. O, koledzy! Jebu! Ale kupa dostała na twarz taki gong! Więc złamał piszczel jak magikal i co? Kane? Jeszcze jedno, chłopie. Pamiętasz tę dziewczynę z sektora 0? Nazywa się Troy. Her name is Troy. Cóż, tak. Coś nowego? Nią, nie wiem, coś tam gada. Wow! Co mnie kopiesz? Tak, to dobry pomysł. Dzięki. Wojtek, coś mnie ugryzło, Wojczyk? Uwaga, bo leci. Co leci? O, kolega. Dobra, znowu się zatrzymaliśmy. A jakiś duży tu jest, patrz. I gitara się ma! A ja zrobiłem combo breaker. I do wody lamusie. Ale niektóre są takie niewyżyte te robale, że ja się brzydzę ich. I co skwierczysz? Gleba! Ej, ta maczeta z areny jest genialna. Wiecie, z tej areny, która była u Wojtka oczywiście, nie? Wojtek, dzida, bo zaraz ginę. Ty też zresztą, uciekamy. Proszę, raz, dwa, trzy. Wojtek, uciekać proszę. Wojtek! No, dobrze, sprintuj tam, jak flash, dajesz go tam.
Patrz, on taki myczek. Cześć, ty tam tagował. Bomby masz jakieś? Chodź Wojtek, nie, zostaw amunicję. Patrz, chcesz ci pokazać? Chodź, zobaczysz. Teraz tu wszystkie przybiegną. O ja pierdzielę! Wojtek, tu nie wchodź. Jakieś zebranie chyba mieli, przeszkodziliśmy im trochę. Okej. Ja się nie wtrącam, niech je tam stopno reklamują. Dla mnie nie ma problemu. Tylko beze mnie. Jesteś w kiepskim stanie, oj, bo od razu kiepskim. Nie! Jakąś skrzynię znalazłem. A gdzie ty jesteś? Nie, mam sznurek tylko. I ziomeczka. Nie masz głowy i stoisz! Coś jest nie tak z tobą! A ty jesteś u góry. He, ale głowa. No jest zombie, czego ty się spodziewasz, że co? Poklepię cię po ramieniu, powie, aj, super. Cześć, cześć kolego, co tam? Cześć, siema. No liczyłem na to, jednak jakieś priorytety funkcjonowały w społeczeństwie mam. Widzę, że zbyt wymagający jest. Zbyt wymagający. Już tego nie skomentuję, wiesz? Ja tylko chciałem mieć paru przyjaciół. Dlatego się przeliczył. Hej, czekaj, kopnąłem go i uciekam. Poznałeś kogoś? Ale lamus! Ale go porobiłem. Piotrek, jestem w strefie zero. Ja już blisko. Widzę się palącego zombiaka. Rzuciłem petardę i wszystkie zombiaki tu przybiegną teraz. W sensie do tego miejsca, gdzie ja byłem. Więc możemy mieć ich z głowy. No jasne, wybijmy wszystkie. Zacznijmy strzelać. Ja sobie tutaj w budynku pola, a tam... Wcale niczego nie wybuchłem właśnie. Wcale nie, to dobrze, cieszę się, bo to wiesz, spokojnie. Co ty, to przecież by nam przeszkodziło w zrobieniu misji, prawda? No tak, właśnie o to chodzi, nie? Okej, co ja mam tu zrobić, bo tak nie za bardzo ogarniam, gdzie tu się skacze. Znać ludzi, którzy mogą się do sektora... No to już było, to znanie, to się nic nie zmieniło. Okej, okay, jestem na samej górze chyba, a to trzeba zejść niżej. Zejść niżej? No, bo to pokazuje, że to jest niżej to miejsce. A na dachu jest jakaś skrzynia, w której są cukierki. Chcesz cukierki? Wielbiam cukierki. Wejdź na nie. Po nie na budynek. Cześć. Elo się ma. O kurde. Haha! Gdzie wchodzisz bez pukania? Co to ma być? Cześć, chcecie się poznać? Mam kolegę. Wojtek, gdzie tu się wchodzi? Bo ja nie wiem. Elo mi stąd. A, przepraszam. Wojtek, co mam zrobić? Nie wiem. Tu nie ma gdzie wejść, w sensie... U góry jest za wysoko, a tu jest za nisko. Pochało. O mi tu... Co ty masz takiego w oczach? Szaleństwo jakieś. A tutaj? Hej, Misiek. A temu co? Czekaj, bo ja tu gości mam. No. A, w tej dziurce. Koleś z tą butlą, wiesz? Ło, właśnie. Myślałem, że coś zrobiłem. No nie, nie, strzeliłem w niego, a on mnie zaatakował nagle tak z ukrycia. Wchodzę, jestem prawie na górze. Okej, okay, jak tutaj, tak? Okej. Okay. Wygląda jak strefa bezpieczna, ale pewnie nie jest. Dobra, próbujmy. Szukam wybawców. Nie wiem, o czym gadasz. Jestem z wieży, od Brekena. Mam gdzieś, skąd jesteś. Zabieraj dupę w troki i won, bo mogę przestać być taki kurwa miły. Słuchaj, wiem, że szmuglujecie ludzi ze slumsów. Szukam dziewczyny imieniem Jade. Tak myślę, żebyś lepiej stąd wypierdalał. Posłuchaj mnie. Pociąłem Raisa i teraz cały jego gang na mnie poluje. Potrzebuję waszej pomocy. Ty? To tyś wziął i odrąbał Raisowi łapę? To ja. I muszę się dostać do sektora zero. Jak cię zwą? Crane. Cóż, Crane. Zdziwisz się mocno, jeśli myślisz, że w sektorze zero znikniesz z listy Raisa, ale... Zaczekaj tu. Ale znikniesz, więc tam zaprowadzimy. Wykorzystane punkty umiejętności. Spoko, to później.
poczekaj tutaj. Zombie zaraz do ciebie przyjdą. Oj, tak, ja mam palpitację serca, nie mogę tak stać. Można tu zrobić jakieś graffiti? Czekaj, czekaj, uleczę cię. O, dziękuję. Okej, dobra. Dostałem jakieś punkty jeszcze. Wow. Aha. Aha. Elo. Okej, puścimy cię na drugą stronę. Kiedy? Teraz. Jak mam zapłacić? To, coś zrobił Raisowi, to nam w zupełności wystarczy za zapłatę. Idź do zawalonego tunelu do Starego Miasta. To jest ten tunel, gdzie tam, pamiętasz go? Prowadzących do kanałów. Ktoś tam już się tobą zajmie. Tak zrobię. Zombiaki. Nie, stary, to ja dziękuję. Okej. Dobra, trzeba będzie stąd jakoś wyjść. Wojtek! Wojtek umr. O, Wojtek żyje. Żyje, sorry. Pewnie pizzę zjadasz, tak, nie? Nie, nieprawda. Odcinka nie nagrywa, to może jeść. Umie. Żebyś ty wiedział, jak ja robię rzeczy. Kiedy ty nagrywasz kamerkę. No i bierze i strzela, no patrzcie go, no. No mam nadmiar amunicji, wiesz, jak to jest ciężkie, muszę to jakoś pod ten tagować. Tak, to będę wcześniej niż ty. Nie. Wojtek, tak mi się wydaje, albo tu się coraz ciemniej robi już. Nie, nieprawda, wydaje się. Uratuj więźniów, to jest coś ważnego. Jak zawsze. O! Dwa heady, jeszcze tu są ich kilka jest. Czekaj, zabijesz go? Co mam z tym zrobić? A tak nie za bardzo wiem. W sensie, trzeba ich uwolnić, czy co? Ale hajsu mieli! $120, $70. Mordo, idź stąd. Możesz iść tam sobie. A ty co? Ratuję. Ale kokoska zrobiła! Mamy kogoś uwolnić? O, dobra. Idźcie i bądźcie wolni jak sowa Harry Pottera. A no i biegniemy dalej. Tak, dobry wybór. Pierwszy ten puszczy ci poważnie. Wojtek noc się robi. Ewidentnie. Uratowałeś go? Czuję strach. Kogo? Ja nie mogę ich uratować. No, oni sami wstali. Tak, oni sobie poszli. To mówię, co ja będę przeszkadzał. Tu stoją, a dali ci kasę? Coś tam dostałem, no. Dobra, tam są grosze, dawaj. Wojtek, to jest jakiś tunel, to chyba ten. Fajnie się nad nimi skacze, lubię tą czynność. Errol Asani, no more tricks, time to tell the truth. Ależ te prawdziwe hasła wyborcze są super. Asani. Hasa. Wojtek, ile mam na ciebie czekać? To są zombie. Idę, lecę. Myślę, że to jest taki hopsiu. Przeskoczę przez płot i będę u ciebie. Zabiorę je na wycieczkę. Uuu, okrążają mnie, myślą. No welcome to the jungle, bileciki do kontroli. Podrażnić cię jeszcze bardziej? Zapraszam. Autobus jedzie do Ciechocinka. Z Sosnowca. Fajne połączenie jest. Ale nie wychodzimy z autobusu. Proszę pan, a okrąża mnie ty. Wychodź. No nie, nie okrąża mnie, jest za głupi. Chodź Wojtek. Tu jest jakoś ciemno i strasznie i w ogóle trochę się boję. To było chyba coś nie za... Wow! Tu jest ciemno. Mamy tutaj feministkę. Ja się z nią nie zadaję, ja się boję feministek. Oficjalnie. Raz po raz Okay, jak daleko tam jeszcze jest, bo tak idziemy, kurde. Jest kropka przed nami, przepraszam. Znajdź tunel prowadzący po slumsy. Jakieś... Co za kropki białe? Właśnie też nie wiem za bardzo. Może jakieś domy, musimy do nich zapukać? O, jest, oczekiwania poza... musimy coś znaleźć. Jest tam kto? Chodź do mnie może, nie wiem czy... Masz tam? Skoro oczekiwanie to tutaj jest, dobra. Znaczy, bo są trzy takie miejsca, to pewnie trzeba wszystkie sprawdzić. Jeśli mama nie jest zadowolona, nikt zadowolony. Lepiej zrób tak, żeby mama była zadowolona. Gazi? Ja też. Tak samo się nazywamy. Czy jesteś z wypożyczalni filmów? Nazywam się Crane. Crane? Crane brzmi jak kran, jak tran, jak waran, i trochę jak plan, i klan, i taki inny pan, i... Mogę wejść? Nie, nie wolno, nie możesz.
Dziś ja i mama mamy specjalny dzień. Dziś jest dzień mamy, a to najważniejszy dzień na całym świecie. 26 maja. Czy jesteś z wypożyczalni filmów? Czemu ciągle o to pytasz? Miałeś przynieść film o mnie. Co? Ma tytuł Charlie i cały jest o mnie i o tym, jaki ja jestem mądry. Gazi, wpuścisz mnie, jak przyniosę ten film? Ktoś tu ma autyzm. Jasne. Możesz obejrzeć go z nami. Pisz? Dziś jest dzień mamy. I jeśli mama nie jest zadowolona, to nikt może tylko lody. Aha, jeszcze chciałaby czekoladę. Tak, mama chce czekoladę. Chyba się trochę zagalopowałeś. To nie on. To ten. Co? Ja wiem, co to jest. O tym babka mówiła ta. To nie była ta akcja. Ten koleś. To jest koleś od antyzyny. Ale to co on robi? Ważnego coś, czy co? Nie, on... o tutaj, nie. Chyba nie tam. Ciężkie pytanie mi zadajesz, ale to chyba jeszcze wyżej faktycznie. Jak po tobie wlazłem? No nie no, słuchaj, widzicie to? Czekaj, wstań Wojtek, ja może po to się wespnę po prostu. Dobrze, masz, wspieram cię. Może jeszcze raz, czekaj, no. Nie, to nie jest to miejsce. Chodźmy tam. To z wyżej, to z nad nami. Czyli to jest chyba na autostradę. A tu jest wyjście, zobacz. Nie, to nie jest wyjście. Chociaż... Ja bym szedł do tego tunelu, wiesz, tak czy tak. Ale tam masz jakąś kratkę. Tu jest zombie, który nie żyje. Nie, tu nie ma kratki, można tu wejść, zobacz. Ale na mapie... Trochę tu ciemno, tak jak na mojej kamerce. A, dobra. No. A, czekaj, tu jest wytrych. O, Ciulix, czekaj. To będzie zadanie dla Sherlocka Holmesa. Nie dla ciebie. To jest. Otwarte. Mamy tu skrzynię. Sierp ogrodniczy i sakiewka. Miałeś rację, kurde, to nie ma przejścia. Co, jak musimy na autostradę wyjść, czy co? Na autostradę. Dobra. Kurde, a my z niej zeszliśmy. No właśnie o to chodzi, kurczaki. Dobra, bo się tam wejdzie po domkach, nie? Bardziej martwi mnie to, że się robi ciemno i zaraz będziemy tak klepani przez te potwory, że wiesz, jak standardowo. Będzie ciemno. To standardowo skończył odcinek. Nie znasz tego? Piotruś, nie znasz tego? Czego? Oglądałeś taki film Ha. Zaraz będzie ciemno, zamknij się. Tak. Ale nie, no bo na autostradę nie wejdziemy. Wejdziemy, ale w inny sposób. Właśnie to trzeba wszystko dookoła zrobić, nie? To już nie jest fajne. Wojtek, mam zadyszki je. No i ale na autostrady teraz nie wyjdziemy, bez kitu. Chyba, że tędy, bo musielibyśmy przez tunel w ogóle wrócić, stary. Wejdziemy tylko... Nie, bo to by tam było jakoś... Chyba, że tam po moście, zobacz. Dobra, ja jestem. Okej, czyli też tamtędy gdzieś szedłeś. Tutaj, Piotrek. Dużo zombiów. Wchodzisz na dach. Tylko na razie to taki łomot zbieram jak tu nigdy. Tu do góry, tu do góry. Chyba tak, bo to... Klepią mnie Wojtek, jak Najman ma te. Gdzie ty jesteś? Tu. No i nie trafiłem, no. Wojtek? No? No, czekam. Minąłeś się ze mną, stary. Halo, o co chodzi? Bronię! To idealne miejsce na podłożenie petard. No to nie. Ale dobrze, bo wszystkie teraz pójdą w tamtą stronę, wiesz, także luźno. Tak, to... pięknie, nie no. A, bo ty tam jesteś. Bo się źle chwyciłem. Ja ci pokazałem drogę i sam spadłem. Po prostu geniusz. Spoko, czekam, bo tu teraz petardy rzuciłem jeszcze na miejsce. I one są tym zajęte. Ej, jest ten tunel zawolony, to chyba jest to miejsce już. Ale dyszę! Ja bym się zmęczył.
Ej, tu jest już tak bardziej creepy, powiem ci. Uuu, jest klimacik. No. Taki horrorrojkowaty. A to już jesteśmy blisko, bo widzę tu kropkę. Tak, to tutaj. Pok, pok. Wejdź do kanału. No i elegancko. To się rozumie. Spotkałem tego całego cenka. Początkowo nie za bardzo. Mam 700 FPS-ów, to dobrze. Wow, co to jest? Nie wiem, ale wygląda na ciemne pomieszczenie. Jest już. Ale. Tutaj coś mamy? Jep, jep, jep. Coś się będzie działo. Crane? Tak, to ja. Uszanowanko, jestem Hazan. Pomogę ci zmienić z lekka scenerię. Jade też przeprowadziłeś? Kogo? Miejscowa, ciemnowłosa chyba. Twarda sztuka. Może, nie wiem. Nie zawsze pytamy o imiona. I teraz zostaniemy z kolby w łeb. Tak, też tak o tym myślałem właśnie. Tak, albo to będzie pomieszczenie, z którego nie ma wyjścia, nie? Idź za przewodnikiem. Musimy za nim iść, czekaj. No nie. Dobra, to nim on sobie dojdzie, to jest... Albo niech nie dochodzi. Może przy nas to lepiej nie. Właśnie. A przy tym bardziej przy widzach. Wojtek, to są jakieś ziomeczki. Hello, ziomy. Poznaj ich. A ja idę dalej. Jestem. Gdzie jest ten pajac? Dajesz przewodnik, to jest bezpiecznie, sprawdziłem to już. Wypuśćcie mnie! Tu jest zawalony tunel, więc on skręci do was. Tak, skręcił. Musi być jakiś gate, jakieś przejście fajne. On kliknie, on wyjdzie w mur, tam będzie przejście na peron 9¾, na pewno. Ja chcę wyjść. Chodź, trzeba porozmawiać z nim. Zostaw to, Wojtek. Jakie podciąga. Jest tak mi naturalne. Tak, ale ja się nie umiem puścić. Okej. Few thousand years later. W twoich rękach. Droga jest oznaczona. Będziemy w kontakcie radiowym. Miło było cię poznać, kolego. Co? Co w sumie? Droga jest musimy oznaczona. Musimy to załatwić jeden po drugim. A on ma iść pierwszy. Ale on dopiero tu przyszedł. No chyba nie tu. Nie ja ustalam zasady, macie tu czekać. Aha, to tu idziemy, patrz. Puszczałem sobie pierwszych. Wojtek, będzie pływanka. Lubię kubienka. Patrz, zabiera mi to spod nóg, ale gnój. Chuj. Nie ma jak się oddychać. No nie? Ach, ta czysta, krystaliczna woda w kanałach. O, no, widzę właśnie. Wojtek, widzę twój odbyt. Odbyt to pół biedy, ale widzisz co przed nami? Nie patrzę tam. Okej. Dobra, skusiłem się. Widzę jakieś ośmiornice. To jest kanibal, nie żyje w sumie. A nie, to zombie. Blubububu. Co tak ciężko oddychasz? Ej, tu może być jakieś fajne miejsce. Nie, tu się nie idzie. Wojtek, chyba się zgubiliśmy. No chyba ty. Czekaj, wygląda jak... Masz coś? Tak. Całą fajną platformę. Czekać na ciebie? Musisz z drugiej strony, bo tu nie ma przejścia. Musisz o tu. I spadł z powrotem. Ale jak się ładnie odbiłem? No z klasą. Czy na zero? Co? Nie słyszałem, co. Kurde, no patrz, no co za. Znowu już spadł! No bo się nie zapał liny czy czegoś tam. Tutaj odkrywać nowe wszechświaty. Tu tak. Nic nie ma, tu też bieda. Biedy zostaw w spokoju. Wiesz co, to wygląda jak nowa arena do eksplorowania.
Lubimy to znaczy, walczyć że ja bym tutaj skończył odcinek, bo to pewnie będzie nowy quest rozpoczęty. Bo tu są dwa korytarze i trzeci jakiś w dół. To już tyle mamy tyle czasu mamy? No, dokładnie 27 minut mam. O kurcze. Widzisz, jak się fajnie gra, to czas leci. Chodź tu, tu z amunicji, to leci. Dobra, to ja przynajmniej sobie zrobię też poza odcinkiem. Bardzo wam serdecznie dziękuję, to i Wojtuś również, pożegnaj się ślicznie. Dziękuję za grę. Tak, o tak, no. Tak, cześć, tak się macie się. No, to do zobaczenia, mamy nadzieję, że się podobało. Jak się nie podobało, to macie problem, my też. To napiszcie w komentarzu. Tak, zapraszamy do Wojtka w czwartek o 14:00 standardowo. Ta ciemna kamerka dzisiaj to jest po prostu klimacik, także no. Kto napisze w komentarzu hashtag beznadziejna jakość odcinka, dostanie serduszko. Także trzymajcie się, cześć! Cześć.